Ty Kurej to wygra! Nie no, Paxien! Nie Kurej! Kurej wygrywa kolejną grę! Kto ma najwięcej killi zrobi? Mixon i Playmi, 3 kile na ich koncie. Jest podjazd, Playmi! Playmi co się wbił i pada! Co Playmi zrobił? O, Playmi tutaj bardzo zaryzykował i się nie udało. No niestety Playmi. No nie pykło, nie pykło. Ale było bardzo dobrze, proszę się nie przejmować. Lecimy dalej, Matek FN. Matek FN podjeżdża! Zabijają Daniela! Jacob nadal przy życiu z Matkiem. Kolejny kill! Czy to będzie? Czy to będzie powrót? Czy to będzie powrót legendarnego duo do gry? Mają miejsce, mają wszystko. No proszę bardzo, jaki nagle powrót tutaj. Zobaczmy, jest rotate. Czy będzie grany high ground? Raxo ma above. Tyren to jest z jakimiś kłopotami. Zobaczmy, jest podjazd jakiś. 20 HP na Tyrena na koncie. Zabijają, jeżeli się nie mylę. Tak, Tyren zabija. Kanox zostaje solo. Tyren 20 HP. Daje setkę Kanoxowi. Zabijają, jest chillera. Dobra, chilluję, widzę tutaj Tyrena duo. Lecimy dalej. Gdzie mamy na high groundzie? Gdzie jest mój team? Raxo Advice. Zobaczmy tych. Czy przejęli high grounda? Tak, Advice z high groundem. I Raxo. Zobaczmy, jak się potoczy sytuacja. Czy będzie win przez pana Adwiska? Matek dead? No niestety, Jacob szybko odpadł, ale nie przejmujcie się, lecimy dalej. Ale rotatują do zona. Zobaczmy dalej. Z drona Frias trzeba zobaczyć sytuację. Raxo tutaj leciutko po kile schodzi, jak widzimy. Advice nadal na high groundzie. Zobaczmy. Rejek zabija znowu. Rejek tutaj widzę. Demon time. 5 killi. 8 killi ze strony Rejka i Pismona. Czy kolejny kill będzie? Rejek co robi? Jaka forma z tego zawodnika? No ja nie wiem. Rejek to jest jakiś... Demon po prostu, demon, złoty spaz, no to chyba dlatego. Dziękuję bardzo, pięknie, że jest suba, pozdrawiam. Czy dla ciebie 150, Rejek co robi? Oh my god. Rejek to jakieś oro tutaj robi. Zobaczmy, 200, no i Rejek pada. Zobaczmy dalej. Jojo chyba też pada, Advice zabija. Zobaczmy. Cypuś tutaj na low grandzie. Czy Kulen żyje? Sings nadal przy życiu, ale solo. Zobaczmy dalej. Advice nadal przy życiu. Kulen nadal żyje. Kray spadł. Widzimy, kto jest tutaj najlepszym zawadiakiem w teamie, czyli Kulen jest najlepszy. Czy Kulen zabije Sinksa? Raczej Freakiego? Nie zabija. Ale to jest dobry. Top 7, 5 kill jest to bardzo dobry pace, mi się wydaje. Zobaczmy dalej. Blacha tutaj zabija. O, Blacha to jest dobrymi bardzo killami. Top 5, jak widzimy. Fnorek, 39 HP. High ground, jeżeli się nie mylę, schodzi. Amos nadal przy życiu, 5 killi. Zobaczmy, Sinks podmienia. Freaky 1 HP. Czy Sinks go zabije? Zobaczmy, Freaky, Sync z killem, 3 kile na Sync koncie, Jojo 0 nadal, top 4, jak widzimy. No, jest bardzo wyrównanie, jedyne chyba duo żyje, to jest duo Advisek i Raxo, jeżeli się nie mylę, tak, to jest ostatnie duo. Norek pada, Sync zabija znowu, Amos gra na flopery, zobaczmy, ale powinien tego nie wygrać raczej. Zobaczmy, Sync został sam, czyli Sync zrobi tutaj top 3, mi się wydaje. Zakorak niestety gry nie wygrał. No tutaj jak widzimy Amos, no zobaczymy co zaoutkilluje, wątpię, żeby zaoutkillował, ale Sinks top 2 albo top 3 zrobi, dokładnie, Sinks top 2 solo. Poproszę kontrolne GG na czacie, wydaje mi się, że jednak Advisek wygra to. No nie ma innej opcji, chociaż może? Co Advisek zrobił, czy popadają? Nie. Ooo lala, jest fight. Czy Kulen wygra tego fighta? Zobaczmy. Kulen. Zabijają Kasowicza, Kulen i Kreis zabijają Kasowicza. No i zostaje sam Capcio Skybase. Capcio Skybase ogólnie się zakrada. Czy Capcio zabije Krayza? Oj, było blisko. Capcio prawie Krayza zabił. Capcio wyeliminowany. Kulen Kreis z killem. Matek pada przez Aero. Raxo co robi? Co to za wbita? Raxo lolo. No i Aero chyba również pada. Aero również chyba pada. Zobaczmy. Co się będzie dalej działo. Aero znowu padnie. Ty Raxo! Jacob zabija Raxo! Zobaczmy jak sytuacja, zaraz przejdziemy znowu do Korea. Musimy zobaczyć jak sytuacja w late game'ie. Brycha się leczy medkitem. Na high grandzie Dandir! Shayet Dandir odbije high granda, czyli Aero no... Niestety przegrał z high grandem, tutaj widzę. Czarownik 1 HP również pada. Na low grandzie Nivzy pada z Sekiem. Devon dostaje Shittona od Sherry'ego, niestety nie pada. Aero na ugrandzie chyba zaraz padnie. Zobaczmy, jak sytuacja się potoczy. Krusty solo na ugrandzie, brycha 1 HP. Stax również jeden... Raczej, jak Stax w ogóle brychy nie zauważył, nie mam pojęcia. Zobaczmy dalej. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Top 8 już na naszych ekranach. Jabłko pada.
Sherry duo zostało i Krasniego duo. 8 killi mają załóżmy na koncie. Kurej pow, Kurej nadal żyje, Kurej top 6. Kurej w top 6, więc rozumiecie to? Kurej w top 6, ja w to nie dowierzę, masz. Kurej jest w top 6. Czy Kurej to wygra? Kurna, on to może wygrać, jednak żartowałem. Zobaczmy, Szajet. Szajet nadal przy życiu na High Grandzie z ekipą. Zobaczmy dalej. Kurej nadal tutaj w życiu. Stax i Pixel nadal jako duo żyją. Zobaczmy. Krusty i Asics powaleni. O kurna. Czyli zostały tak naprawdę dwa duosy i jedno solo. Jeszcze jedno solo. Zobaczmy. Zobaczmy jak sytuacja. Sherry, zobaczmy czy Sherry. Sherry pada. Stax, Pixel, zabijałem Sherry'ego. Również Pixel, Stax przy życiu. Okej, zostały dwa duosy i Kurej. Czyli Pixel, Stax na low grandzie i Dandir, Szajet. Zobaczmy jak szybko u Kureja wygląda sytuacja. Kurej. 25 sekund do zamknięcia sezona. Czy Kurej podoła temu wyzwaniu? Czat, napiszcie szybko, czy Kurej wygra według was. Zobaczmy. 15 sekund do zamknięcia sezona. Czy to wystarczy? Stax powalony! Stax powalony, zobaczmy dalej. Pixel zostaje solo. Zostało ostatnie duo na Kureja. Dandir. Dandir 10 bandaży. Czy oni wiedzą, że oni muszą się... Kurej wygrywa. Kurej wygrał. Więc lecimy dalej. Kto jest z High Grandem? Rejek. Zobaczmy. Rejek na High Grandzie. Jest tutaj laserowany J-Ball. J-Ball, który gra z Jokidem. Został zlaserowany troszeczkę, ale chilluje bombę. Advice Raxo. Tutaj widzimy, chillują bombę. Mają jednocześnie stworki. Te stworki, bardzo wam powiem, są mocne. One totalnie potrafią, no, gierkę z tego. Giereczkę potrafią bardzo kierować, bo jak dostaniecie bombę, to nie dostajecie jej. Tylko niestety jest to zbugowane na snajpy. Icefire rotuje późnym launchpadem. Niestety Jarek chyba padł. Dosłownie Jarek padł, Icefire bardzo słaby lucik, więc no. Laxa Advice, bardzo dobrą sytuację mają. Chociaż tutaj J-Ball co próbował zrobić, jeżeli się nie mylę. To jest chyba J-Ball, więc J-Ball co próbował tutaj zrobić, wy to widzieliście? J-Ball, no, było blisko. Widzimy tutaj, przedłużają, o, czy będzie zrzucenie? Nie, nie udało im się jednak zrzucić. Zobaczmy jak wygląda inna sytuacja. Laxa zostaje sprayan. Czy na High Grandzie jest nadal? Nie. High Grand został odbity przez Giana i Malinę, więc to też ciekawostka. Ciekawe jak zostali zrzuceni z High Granda. Zobaczmy dalej, jak się sytuacja potoczy. Mojito tutaj, jak widzimy, na low grandzie. Koksior raczej pada. Igor pada, co tutaj się stało? Ty, Koksior! Koksior zabił Mojito 1v2 Igora! No piękny klacz, bardzo powiem szczerze. Marina na high grandzie nadal z Gianem, więc jest bardzo git. Raxo i Advice nadal przy życiu. Dandwit tam mam HP, jak widzimy. Czy żyje Synx? Niestety Synx już chyba nie żyje, który też był w top 3, więc największe szanse na wygranie kapa ma Adusek Raxo, mi się wydaje. Dandir tutaj zabija chyba Brychę, jeżeli się nie mylę, dokładnie. Zobaczmy dalej, Swift i Gimon na przyciu, którzy wygrali jedną giereczkę, więc zobaczymy jak to im się uda. Zobaczmy, zobaczmy spowa może gameplay, jak to się potoczy. Top 1 nam można powiedzieć pop w tym momencie. Materiały bardzo dobrze wyglądają u Adviska i Raxo. Więc no, zrzucili do boksa? Nie, nie zrzucili, zobaczmy dalej. Ciągle low ground jest grany. Oj, Lemu 1 HP, przejęcie ścianki. Oj, nie. No niestety nie pykło. Mają dwie bandazuki, więc jest totalna chillera. Czy Nixie gra z Vanishem? Możliwe, że gra. Która to gra? Czwarta. Potem będzie piąta, jeżeli się nie mylę. Więc lecimy dalej. No, powiem tak. Raxo, Alvisek z low grandem chillują bombę. Na high grandzie Malina. I kto jeszcze? Malina. Tu napada przez Malinę, czyli jakiś fajcik był na high grandzie. Teraz Stax chyba będzie próbował odbić high granda. Chociaż może tak. Pixel i Stax odbijają high granda. I mają high granda. Malina bez high granda. Top 7, jak widzimy na naszych ekranach. Raxo z Adviskiem mają zajętego low granda. Tutaj widzimy Rejka duo partner. Nie wiem, kto to dokładnie jest, bo nie wiem, jaki to jest nickname. A więc tak, Malina zabija Lemu FN. Krusty nadal przejść na naszych ekranach. Gibbon pada. Gibbon zabija jednak Castiego. Top 5. Zobaczmy, zobaczmy. Lecimy dalej. Raxo bardzo obity. Malina pada przez high grand Pixela. Zobaczmy dalej. Advice nadal przy życiu. Top 4. Raxo bardzo mało HP. Zobaczmy, jak się to dalej potoczy. Zobaczmy, jak jest sytuacja u innych teamów. No i Rejka duo partner pada. Mamy top 3. Gibbon zostaje solo. Gibbon, jaka konsola zabija Adviska. I Raxo zostaje solo przy życiu na 1 versus 2. Zobaczmy. Pixel stack czy Raxo. Zobaczmy, czy Raxo to skaczuje. Raxo 4 kile. Może dostanie chyba zaraz finisher, jeżeli się nie mylę. Albo już dostał. Niestety chyba tego nie wygra. Raxo top 2. Stax wygrywa giereczkę z Pixelem. Gibbon top 3, Raxo top 2.
Zobaczmy, kto wygrywa grę. Brycha na High Grandzie. O, Koksiel GV3 tutaj próbuję palić High Granda, ale widzę, ciężka sytuacja. Zobaczmy, kto wygra. Kto jest zwycięzcą tutaj dzisiejszego Kubik's Cupa, mordeczki? Zobaczmy. Nadal przy życiu mamy Dandila i Tyrena, którzy są w topce. Tak samo Sinks, który był top 4 też jest w topce. Niestety tylko z topki wypadł Raxo i Advice, którzy byli w topce. Raxo i Advice mieli top 3 i jako jedyni zostali wyeliminowani, więc... Więc cienko, cienko. A myślałem, że Kappa wygrają. No ale co, może... Może przez punktację, że Dreamhackowa trzeba być bardzo konsystent. Watch Kurei. Spokojnie, guys. Będziemy pod koniec oglądać Kureja. Ale mogę zobaczyć, jak wygląda sytuacja Kureja. No sytuacja u Kureja na wygranie gry jest. W sensie nie, no na top 2 to jest, mi się wydaje. No na top 2 to jest, nie starczy mu na wygranie gry raczej. Ale zobaczymy, może się mylę. Icefire i Jarkos, Jarkos przedłuża? Ty! Powiem tak szczerze, Icefire powinien przedłużać, a nie Jarkos. Ale nie wiem, może Icefire większość przedłuża czasu, ale no. Czy gra lifestyle? Nie, no to jest fake lifestyle. Zobaczmy, Tyrant pada! No nie gadaj, Tyrant top 9. Czy im będzie starczyć na topkę? Zobaczymy, no 0 killi, kurde. Zabija jeszcze Aero! Nie no, pada. Jak u Dandila, jak u Dandila. Najważniejsze jest, jak u Dandila jest. Dandir, Dandir, czy Dandir też jest dead? Ty, Dandir też jest dead. Okej, czyli Tyrant na 100% ma top 2 albo top 1. Okej, więc tylko z topki żyje tak naprawdę Sinks. Sinks i tego, jojo. Jeżeli oni wygrają tą gierkę, mają szansę na top 1, bo nie wiem, jak punktacja wygląda. Mają 40 punktów mniej. No w sumie Tyrant chyba wygra, mi się wydaje, tego kapa. Sinks nadal żyje, zobaczymy. Jeżeli Sinks wygra, to może ma szansę. No Sinks ma top 4 aktualnie, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Sinks wie, że trzeba podjeżdżać, ale Paxy na komplombę dał. No i GG, Sinks nie będzie top 1. Mamy chyba zwycięzcę chat kapa. Sinks gaduje, że będzie top 3, wyprzedzi Raxo. Top 2 będzie Dandir i top 1 Tyrant. To są moje przewidywania, chat. Zobaczmy, kto wygra grę jednocześnie. Icefire i Jarkos za top 5 przeżyli, no proszę. Na High Grandzie GV3 i Koksior chyba wygrają grę. Icefire przedłuża, jak widzimy, Jarkos również. Jest tutaj i próbuje jakieś kile zdobyć. Zobaczmy może, jak Kurej. Jak jeszcze i Paxyn żyją przy życiu, zabiją z Rasheriego, znając życie dokładnie. 3 dłosy zostały. A jak u Kureja? Czy Kurej się trzyma? Sinks niestety nie zrobił top 3, więc nie ma punktów. Kurej... Ty, Kurej ma szansę na wygranie gry. Nie no, top 2 mi się wydaje, Kurej zrobi. To jest top 2 u Kureja. Jarko spada. Demon Koksior został przy życiu. Rejek o, Rejek 8 kili w ogóle ma. Ty, nie wiem, to ile jest Rejek, ale zobaczymy. Jak Rejek by może... Ale wiecie, co wam powiem? Kurej nie wygra tej gry, bo Rejek ma za dobry heal-off. Oni mają za dobry heal-off, żeby Kurej wygrał po prostu grę. Ale zobaczmy. Rejek zabija, czyli Paxien! Paxien i Rejek zabijają. 1 HP Koksior i zostali na Kureja. Ej, Rejek padł, a Rejek miał flopery. Paxien chyba nie wie, że to jest Kurej. Paxien nie wie, że to jest Kurej chyba. Zobaczmy. W tym momencie, Kurej czy Paxien? Kurej czy Paxien? A ty te flopery wiesz! A nie, dobra, on się tam wróci pewnie, znając życie. Dobra. Kurej czy Paxien? Kurej czy Paxien? Kurej czy Paxien? Paxien ma dwa flopery jeszcze. Paxien to chyba... Chociaż może? Ty, kto to wygra? Ty, Kurej to wygra! Nie no, Paxien! Nie Kurej! Kurej wygrywa kolejną grę!